step into the game. Let's play. Ground game. Nicola Biwol przed KSW 96 w Łodzi. Witamy bardzo serdecznie. Czy to jest twój pierwszy raz w Polsce? Bienvenue à Apollon ici à Łódź. Est-ce que c'est ton première fois à Apollon? Bonjour à tous. Oui, je suis première fois en Pologne, donc merci beaucoup pour l'accueil, c'est franchement très bien. Mm-hmm. Tak, to jest mój pierwszy raz w Polsce, bardzo dziękuję za takie szczodre ugoszczenie, dobrze się tu czuję póki co. Mm-hmm. Przede wszystkim no, nasi widzowie chcieliby Cię bliżej poznać, to jak się to stało, że jesteś tutaj dzisiaj z nami w KSW, jakie są kulisy zakontraktowania Cię do jutrzejszej walki, po jutrzejszej? Alors donc notre public voudrait beaucoup de te connaître donc la première fois c'est comment ça s'est passé que tu es là sur cette carte à KSW à Łódź. Signage ou chose comme ça. Je sais pas si le public d'ici du Pologne il me connaît bien. Mm-hmm. On va dire la première fois quand j'ai combattu en France c'était beaucoup mieux déjà parce que j'habite en France à Paris. Ici on va voir de toute façon même s'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, s'il y a beaucoup de soutien, je vais être content, mais s'il y a pas, c'est pas grave. On est là pour le combat, on va faire tout ce qu'il faut pour gagner le combat. Mm-hmm. No rzeczywiście, pierwszy raz jak walczyłem, to była gala we Francji, więc być może polska publiczność nie tak dobrze mnie rozpoznała. Dla mnie to nie było nic nowego, bo ja mieszkam i tam też trenuję, w Paryżu właśnie. Stąd ten debiut nie był dla mnie taki oszałamiający przez samo miejsce, ale ja jestem tu po to właśnie, żeby zrobić swoją rzecz i jestem gotowy również, żeby tę polską publikę tak sobie zaznajomić, także gotowy na Łódź. Od kwietnia no, minęło już trochę czasu. Jak minęły Ci te przygotowania i od kiedy wiesz o tym pojedynku i czy uważasz, że Twój nadchodzący rywal to będzie najcięższe wyzwanie w Twojej karierze? Depuis avril, il y a beaucoup de mois, donc maintenant le prochain combattant avant toi, est-ce que tu penses que c'est une challenge le plus grand pour toi dans ta carrière professionnelle? Après le combat d'avril, moi j'ai fait encore un combat dans une autre organisation, donc on s'est préparé, on a eu plus de temps pour se préparer, et, c'est un adversaire comme tous les adversaires, on s'entraîne pour tous la même, donc on va faire notre travail. Voilà. Po mojej walce w Paryżu miałam jeszcze jedną walkę dla innej organizacji. No a jeżeli chodzi o jakby stopień mojego przeciwnika, to dla mnie to jest przeciwnik taki jak każdy inny. Ja po prostu przygotowuję się do tego jak do mojej pracy, więc trzeba tą robotę zrobić. Ona musi być zrobiona. Nie oceniam go jako jakiś najambitniejsze wyzwanie w mojej karierze. No właśnie, mówisz, że miałeś w międzyczasie walkę, chyba z tego, co dobrze kojarzę, na Heksagonie. To jak jest skonstruowany w takim razie twój kontrakt z KSW? Czy takie występy będą częściej, czy to było takie po prostu na odbicie się? Mm-hmm. On connaît ton combat pour l'Hexagone, donc ton contrat avec KSW s'est formé. Dans quelle façon ça te permet de faire de combattre à l'étranger ou comme ça? Donc avant j'étais déjà à l'Hexagon avant de signer à KSW et donc quand on a signé c'était prévu on va dire juste pour un combat parce que c'était en catch weight en short notice voilà. Short notice. Donc quand on a parlé le manager il a réussi à faire à s'arranger un contrat pour 5 combats donc on a les deux contrats avec Hexagon et KSW. Mm-hmm. Je suis dans les deux organisations. Więc ja byłem już w Heksagonie zawodnikiem, zanim KSW się do mnie odezwało, ale po tej mojej walce na KSW to doszliśmy do różnych negocjacji. No i stwierdziliśmy, że po prostu podpiszemy, ponieważ było zainteresowanie tutaj ze strony KSW, że podpiszemy kolejny kontrakt i teraz mam kontrakt podpisany na 5 kolejnych walk, ale jestem równocześnie też zawodnikiem Heksagonu tam na ziemi francuskiej i KSW, kiedy tylko mają galę i kiedy tylko ja będę gotowy na kolejnego przeciwnika, więc jestem zawodnikiem dwóch organizacji. No skoro masz tak naprawdę dwie organizacje, to ile walk w roku chciałbyś toczyć? No bo jesteś jeszcze młody i wiadomo, że tam ci starsi zawodnicy tworzą dwie, a ci młodsi troszeczkę więcej w roku. Donc tu es très jeune et très sportif, donc ta carrière peut être très fort et bouger. Donc combien de combats tu veux la faire pendant l'année? Déjà si on parle de l'année dernière, je fais 5 combats dans un an. Mm-hmm. Donc voilà. Et
pour la suite, on va voir comment ça va se passer avec les combats. Si on sort sans blessure, si tout va bien après le combat, donc je suis prêt même tous les mois à combattre. Mm-hmm. Voilà. D'accord, ça marche. Więc tak, w poprzednim roku ja miałem 5 walk profesjonalnych w MMA, no i w tym roku ja też chcę być jak najbardziej aktywny. Wiadomo, że to wszystko zależy od takich parametrów, jak na przykład jakieś kontuzje, czy dogadanie negocjacji, ale jeżeli tylko pozwoli na to sytuacja, no to chcę walczyć jak najczęściej, jak to tylko możliwe. Mhm. To tutaj się nasuwa pytanie, jaki jest twój cel w tym MMA? Zdobycie pasa KSW, czy heksagonu, czy może pójście wyżej? No bo to jest, czy walczyć po prostu jak najczęściej? Quel est ton objectif, ton but à MMA professionnel dans ta carrière? C'est peut-être la ceinture du KSW ou la ceinture du hexagone? Quelle chose est le plus important maintenant pour toi? Moi, comme je l'avais dit avant dans des autres interviews, moi je ne vise pas la ceinture. Moi je suis là pour, on va dire, pour gagner l'argent. Moi, je suis là pour combattre, pour faire mon plaisir. C'est du boulot. Voilà, c'est un boulot pour c'est moi. Boulot. Donc, n'importe. Même là, à l'Hexagone, ils m'ont dit, c'est quoi la suite? Parce que je viens de gagner le 4e combat à l'Hexagone. Ils m'ont dit, c'est quoi la suite? C'est la ceinture. Moi, je dis, je ne sais pas, si vous me donnez la ceinture, ça me dérange pas. Mais moi, je ne vise pas la ceinture. Je fais mon boulot et voilà pour... No tutaj może zaskoczę swoją odpowiedzią, ale ja nie jestem w ogóle w MMA po to, żeby być mistrzem, żeby jakieś tutaj mieć triumfy zawodowe, być najlepszym stawcą, tylko jestem tutaj dla hajsu, dla siana. Dla mnie to jest po prostu robota do zrobienia, więc jak w Hexagonie mi tam zaproponują jakieś fajne pieniądze, czy to będzie opas, czy to nie będzie, mi to tak naprawdę wisi. Więc jeżeli są dobre pieniądze, to ja jestem w tej branży właśnie dla koszenia zysków takich materialnych, finansowych. A to nie uważasz, że mistrzowie koszą najwięcej siana? Donc, en fait, est-ce que tu penses que les champions sont des gens dans cette business qui font le plus d'argent? Ça oui, c'est sûr. Les champions, ils vont gagner toujours le plus, donc. Donc ça, oui, c'est vrai, il faut viser bien la ceinture parce que quand on a la ceinture, déjà, on va gagner plus, donc ouais, oui, je suis d'accord. Tak dobrze myśli, rzeczywiście to się pokrywa, także żeby mieć dobre tu pieniądze, to trzeba być najlepszym. Mhm. No to przejdźmy do twojego pojedynku, Gody. Jak myślisz, czy wasz pojedynek będzie pojedynkiem na pełnym dystansie? No jest to bardzo eksplozywny zawodnik, który też trenuje tutaj w Polsce i jest dobrze znany naszym kibicom. Jak myślisz, jakbyś miał stawiać kupon bukmacherski, to jakbyś postawił, czy to będzie pełen dystans, czy walka skończy się przed czasem? Donc, dis-nous quelques mots à propos de ton adversaire, c'est Ugadu, il habite à Pologne, il s'entraîne là, il parle français aussi parce qu'il vient de France. Est-ce que tu penses que ton combat, ça serait trois rounds pour vous ou de finir d'autre façon? Donc, quelle est ton projection pour ça? J'ai rien à dire par rapport à lui, juste que voilà, je sais qu'il a 3 ou 4 combats, juste des décisions, il n'y a pas du finish, tout ça, donc je sais pas, moi je peux pas prévoir déjà la future, comment ça va se passer, moi je vais bien viser un KO, soit soumission, mais si ça va aller les 3 rounds, pour moi il n'y a pas de problème. Nie wiem tak za dużo o Ugo, wiem, że to jest zawodnik, który ma dopiero 3-4 walki, że nie wygrał jeszcze nigdy przed czasem, więc, ale dla mnie to nie stanowi żadnego problemu. Tak naprawdę ja bym oczywiście chciał skończyć przed czasem, ale jeżeli to ma się rozgrywać na dystansie 3, no to dla mnie też nie jest to problem. Ja też nie jestem typem zawodnika, który robi jakieś wielkie predykcje, raczej się nie zastanawiam, w którą stronę to pójdzie, po prostu no, idę do pracy. Jaki był najtrudniejszy moment i czy był w ogóle jakiś trudny moment w tych przygotowaniach dla ciebie do tego pojedynku? Donc tes préparations pour ce combat, est-ce qu'il y avait quelque chose de difficile pour toi? Oui, toujours la plus difficile dans la préparation, c'est la diète. Okay. Pour le perdre du poids, sinon le reste c'est que du plaisir. No jak zawsze każdy proces przygotowawczy to ma swoje blaski i cienie. Dla mnie zawsze jest ten kulinarny aspekt najtrudniejszy. Robienie wagi, robienie diety. No tego nie lubię robić, a reszta to sama przyjemność. Trenowanie na przykład.
No to będziesz musiał często trzymać dietę, jak chcesz często walczyć. No ostatnie pytanie ode mnie. Czy planujesz jakoś swoją działalność poza sportową, bardziej medialną, żeby być jeszcze bardziej rozpoznawanym we Francji, skoro chcesz kosić dużo siana? Donc, est-ce que tu as quelques plans pour être bien connu, pour gagner plus d'argent, si c'est ton objectif, parce que peut-être les réseaux sociaux ou des choses médiatiques, peut-être? Oui, oui, bien sûr, on est là pour ça, pour monter, pour être plus connu. Mais moi, je voulais bien garder mon score à zéro, mais avec les décisions d'arbitre du dernier KSV à Paris, donc ils m'ont mis une défaite. Là, je ne suis plus à zéro, mais je vais essayer de rester au moins avec une seule défaite jusqu'à voilà en montant vers voilà plus d'argent, pour être plus connu et voilà. No tak, oczywiście, ja to traktuję tak całościowo, holistycznie, więc przede wszystkim wygrywać, bronić się tymi wynikami sportowymi. Ja wiem, że mi noga się powinęła z ostatnią moją porażką, jedyną na razie, i straciłem to zero i jestem tego świadomy, ale ja mam taki wewnętrzny plan, żeby to było ta jedyna moja przegrana i ja bardzo jestem na tym skoncentrowany, a cała reszta, czyli właśnie otoczka medialna i tak dalej, to wszystko pójdzie razem i będzie się ciągnęło, więc to jest taki plan, no mam taki szeroko okrojony plan na tę karierę i dla pieniędzy, i dla popularności, więc wszystko się zgadza. Jasne. Ostatnie pytanie, ile kilogramów zostało do jutra? Combien de kilos pour toi, pour perdre? A maintenant, je sais pas, jest 4 kilos. 4 kilos, dobra. Około, niecałe 4. Dobrze, dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia w dalszym cięciu wagi. Merci beaucoup et bonne chance à l'avenir. Merci beaucoup à vous.